Hej, cześć, witajcie moi drodzy z tej strony Skorpie. Witam was w kolejnym odcinku z The Foresta. Ostatnio żeśmy rozpoczęli alfę ósemkę przy znalezieniu sobie jakiegoś pustego miejsca, takiej mini osady, gdzie będziemy mieli stały dostęp do wody, żebyśmy się mogli odkażać, plus jeszcze będziemy kontynuować, ale możesz to gówno zgasić, dziękuję. I kontynuowaniu budowy naszej osady, która będzie szczelna. Tylko te drzwi, kurde, takie trochę źle zbudowane. Po prostu na krzywej ziemi, no po prostu, no. Zbyt wygórowana jest ta ziemia. Trochę fatalnie, ale no. Lepsze takie niż w ogóle. Mamy patyków, nie można nazbierać. Ogólnie to, to powinniśmy kontynuować budowę tego. Zaraz zaczniemy. Tylko przydałoby się. No to trzeba sobie. To w ogóle nie wiem, na kim jest to potrzebne. Tak szczerze mówiąc, to w ogóle nie widać w niej potrzeby jakiejkolwiek. Ła, kurde. Poczekajcie. Moment, a jak podłożę tu jakieś jedzenie? Można? To chyba trzeba będzie tutaj podłożyć. Ja ci nie kazałem tu siedzieć. Ja pierdolę. No, rozwinięta ławka. Nie, wyjdź z tej ławki. Kurde, jakie to jest głupie. O, teraz idzie. No i tak można normalnie podkładać. Tutaj też mamy w sumie ognisko. Tak trochę dziwnie. Weź gdzieś tam ten kamień stąd, bo mi nie jest potrzebny. Wąt stąd. Nie przegnam cię, bo jest tu, kurde, to głupie ognicho. Ja muszę jakoś to tak wziąć, jedzenie. Żebym mnie przypadkiem się nie swajczył. No okej. To teraz tak. Skoro już doszliśmy do takiej sprawy, to no zbijmy sobie to drzewko. Dokładnie. Tak. Co do Fify, to ja już wam powiedziałem w sumie, że no, z niej zrezygnowałem, jeżeli chodzi o czternastkę, bo jak oczywiście kupię piętnastkę, to rzecz jasna będzie seria, tylko nieco się zmieni u mnie. Ja ją tak zmodyfikuję, żebyście mogli mieć krótsze odcinki, ale za to, żeby się wam lepiej oglądało, bo wiem, że czternastkę to mało kto oglądał u mnie. Mogłem równie dobrze powiedzieć, że nikt. No bo z wyświetleń wynikało. No tak, wrzuciłem MTA, to już jest 100 wyświetleń w jeden dzień, że tak już jeszcze mogę powiedzieć. A MTA to chcecie oglądać, kurde, a FIFA nie, no to skoro wie, chcecie więcej MTA, jutro będzie akurat, we wtorek, to spokojnie będziecie mieli co oglądać. Że dzisiaj tego wrzucę The Foresta, nie wiem czy nagrać taki dzisiaj krótszy odcinek. Zastanawiam się tak, bo szczerze mówiąc, bym się tak kiwnął już spać. Szczerze mówiąc, dzisiaj nie funkcjonuje. A to tylko dlatego, że mi się chciało pójść spać o godzinie dopiero drugiej. Trochę nienormalne w moim wykonaniu. Ale no. Jakoś tak wyszło po prostu. Ale na szczęście nie zaspałem. No bo to już by było tragiczne. Zaspać jeszcze. Dobra. Ty, da się to ściąć? Ci, ściąłem. Cholerę. Kurde, trzeba teraz to gówno ściąć. Jep, ścięte. To gówno też ściąć. No kurde, tego gówna jest tyle. Trzeba to tak ściąć, żeby mi tu nie przeszkadzało. Te krzaki też, kurde. Skąd one się w ogóle tu wzięły? Znaczy,
No naturalnie, no tutaj musiały rosnąć i rosną dalej, ale pokiły mi takie krzaki. Co ja to chciałem? Aha, jeszcze raz będzie trzeba drzewo jakieś odrąbać. No cóż, jak chcemy się rozwijać, to trzeba no niszczyć te drzewa, no. Wiem, trochę ścinanie drzew jest nieekologiczne i... No w sumie w rzeczywistym świecie zakazane. O, tam widzę kolejną parę tych jelonków sztucznych, których nie będę zabijał, bo mam do nich litość po tym, że no, są zbudowane. Chyba że drzewo zabiję, to wtedy nie ma problemu. Jeb, jedno i drugie. Sprawdzę, jak się to jeszcze ciągnie. Tu jeszcze będą, tak, to jeszcze są dwie sztuki, to można kontynuować budowę. Ale wol mi stąd, przeszkadzacie mi, chcę tu normalnie budować, a wy mi utrudniacie tylko. Dziękuję. No w sumie, tu są teraz te skały. Co się tak oglądasz? Kurde, co mam ci do wody kąpanej wyrzucić, żebyście się mógł umyć? To trzeba w ogóle gówno stąd wyplewić. Nie, nie da się. A niech sobie to pływa. W dupie. Dobra. Tu jeszcze jakąś byśmy taką prostą przeszkodę położyli. Może być nawet to stojące gówno. W sumie tak. O. I to już nikt nie przejdzie, nie. Nie ma szans. Chyba że tutaj. To już wtedy jest sytuacja kryzysowa, ale nie będziemy murować wody, bo to jest kurde... Bez sensu, kompletnie. Kamienia weź. Okej, no to tu mamy ognicho, no, ogólnie fajnie. Teraz przydałoby się od tej strony stawiać nieco tych ścian. To drzewo trzeba ściąć koniecznie. Ale moment, jeszcze byśmy się wrócili, bo po tamte pale. My nie będziemy ich odstawiać na bok. To tak nie powinno być. To nie w porządku w stosunku do ściętych, martwych drzew. Bo jak są ścięte, to chyba już są praktycznie martwe, no nie? Chyba. Dobra, teraz tak. Kolejna ściana. Taka defensywna. Nie ofensywna, a defensywna. Teraz tylko jak to położyć. Najlepiej, żeby to miał jakiś konkretny kąt. O, może tak będzie. A, czemu by nie? O, w sumie nawet dobrze, żeby tego gówna nie było. Żebyśmy nie musieli, kurczę, żyć z ściętą kłodą drzewną. Nie but. Kłodą. Ja wiem, co mówię. Ja w sumie dzisiaj w ogóle jakoś dziwnie funkcjonuję. Chyba dziwniej niż kiedykolwiek. W sumie, więc no nie, tak po prostu wyszło, no. Ale jeszcze mam po prostu ochotę, żeby nagrać dla was takiego deforesta. To tak, jutro będzie MTA, bo w sumie, a właśnie miałem poruszyć ten temat. Co ty kurde siekasz jak stara baba? Czekaj, ja ci tu dam zaraz powera. Masz tu gul. I już będziesz lepiej mi tu siekał. Tu mamy takie trzy ofensywne mołotowy, więc jak kurde któryś... Oj, 12 końców. Więc na Riberiego mi wystarczy. Chyba że jeszcze wyżebrze od takich kanibalów. To... Czemu ty nie umiesz siekać drzewa? O, nakłócanego też można. I git. Teraz w której stronie... Nie. Czekaj, o. Spadniesz tak, jak ci każę. No nie. Spadło mi z tak zajebiście słabej strony. Czekaj, tu dwa. A zresztą i tak znajdę te pale. Dobra. 4, 5. Znaczy to 5 i 6. No i ładnie, szybko nam to idzie. Jeżeli się wyrobimy, to w dość szybkim tempie skończymy nasze mury obronne, no to tak muszę określić, one czy są z drewna, ale no są siłą rzeczy dalej nazwane murem.
Dobra, wyjść i zamknij drzwi na klucz. No nie wiem, chyba będę musiał jakiejś. Mamy jeszcze te martwe jelenie? Bo znikały. Aha, czyli one się jakby automatycznie zanikają w sobie. Spoko. Kto kwiczy? Aha, matka natura chyba. No nie zabijacie. Dzisiaj jestem litościwy i miłosierny dla takich zwierząt. Jak następnym razem, kurde, zrobią patcha, tutaj będzie można preparować te, patroszyć, przepraszam, zwierzęta, no to już tutaj się nie będzie, bo trzeba będzie przetrwać. I tak teraz mamy problem, bo mamy mało jedzenia. Powinniśmy się zaraz przejść po jakieś żarcie. O, da się łapać? Ale teraz można bez problemu takie króliki w ogóle zabijać. I to jest o dziwo skuteczne. O, tu pal. A się wrócimy po następnym. Budujemy dalej ściany. Nie ma co się zastanawiać. Aha. Żeśmy trochę spieprzyli sprawę. Bo tu miało być okno. Tak de facto. Ach chuj, tu będzie okno teraz. Teraz tutaj będzie okno. A dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Teraz tylko zastanawiam się, jakby to okno położyć, żebyśmy no czegoś nie spieprzyli jednak. Będzie tutaj dobrze położone. Dobra, niech będzie. Jeszcze się przelecimy po resztę tego drewna, które gdzieś jest jeszcze. Tu jedno, drugie i... Jakbym jeszcze jedno znalazł, to by było git. Kurde, mam wrażenie, że się chyba nieco zraziłem od kogoś. Bo zacząłem, kurde, teraz nieco lekko... smarkać. I mi się to nie podoba. W najgorszym przypadku to będzie... Przeziębienie. A tego bym nie chciał, bo to jest najgorsze przy nagrywaniu, że jeszcze jesteś przeziębiony, to kurde, już ci się nic nie chce mówić. Ale co to tam dla nas, a zwłaszcza Polaków, taka choroba. Pokonamy wszystko. Nawet żeśmy Niemców pokonali, już mówiłem to w poprzednim odcinku Deforesta, ale no o tym się jeszcze mówi, no. Chyba. Chociaż nie wiem, no. Chociaż nie. Szczerze mówiąc, to tak samo jak było z mistrzostwami świata w siatkówce, no. Wygrali mistrzowie, Polacy mistrzowie, dwa dni o tym peplali i skończyli już tak naprawdę mówić, bo po co ciągnąć ten temat w cały świat? Znaczy, no, cały świat o tym się dowiedział, no. Ale po co to drążyć? Są mistrzami... Czekaj. To dziadostwo bym sobie ubił. O, no tu. Nie. Nigdzie mi się nie ulotnisz. Najpierw to ja cię muszę zdobyć. Aha, czyli jesteś tylko... Ty, udało się. Aha, ale jesteś podobnie jak ten jeleń, nie do zdarcia. Żal. Ale okej. Aha. Co to? Pokryweczka. Tu jakaś walizeczka. Ciekawe, co tam w niej trzymali. Ale to są pustki. Chyba, że gdzieś leżą te walizki jeszcze. Nie ma. No, ale ja nie rozumiem, dlaczego on tak... Czekaj, teraz walnij go. Dobrze. Weźcie, ty nie możesz już jedzenia wziąć? Serio? Aha, myśmy teraz zgłodnieli, genialnie. O, ale batoniki pomagają, dobra. Czyli trzeba więcej jeść i mniej gwiazd dożyć, no to wychodzi. Dobra, teraz tak. Gdzieś tu były jeszcze te walizki. Chcę je sobie wziąć. Tych, jak one się nazywały? Zapomniałem, szopy, o. Shopów nie będziemy zabijać też, bo to bez sensu. Czekaj, tu jest ta walizka do otworzenia. Tak, wiem, że krwawi, że zaraz pójdziemy się wykąpać.
Moment, tylko daj mi otworzyć walizki, w których są ciekawe zawartości. Zaraz, kurde, się umyjemy. O, zrobimy coś takiego. O, tu sobie spadnie. I dość duże drzewo. Czekaj, teraz raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Aha, to one sobie do nas dolecą, tylko muszę szybko to zrobić. Dobra, spoko. Co byśmy sobie tu mogli zrobić? Dobra, będziemy kontynuować dalej to. Bo tak mówię i tak będzie. Jep. Dobra, pewnie teraz te pale do nas dotarły, nie? Czekaj, gdzie są te pale? Trzeba będzie z takiego widoku zobaczyć. O, docierają do nas. Fajnie. Nie trzeba tak daleko iść. Dobra, teraz tak. No i jeszcze potrzeba by było takiego jednego urąbać. Bez problemu. A, do wody, najpierw do wody. Nie może mi się tu wykrwawić. W żadnym wypadku nie pozwolę ci na to. Okej, dobra. Już jesteśmy czyści. Bardzo fajnie. Dobra, można rąbać. No wiem, że jesteś zmęczony. Ja cię rozumiem, też jestem zmęczony. Najchętniej to bym nie nagrywał i poszedł spać, ale jakoś tu jestem i chcę nagrać. Ale dzisiaj chyba raczej będzie taki 25-minutowy do 30 max. Nie, dzisiaj po prostu no nie da rady dłuższego. Choćbym się zmusił, to nie da rady. Aha, i tak drzewo już spada w takiej pozycji. O kurde, ale się to drzewo tak dziwnie zniszczyło. Czekaj, gdzie jest ten pal? Jakie trochę dziadostwo. Dobra. Można dalej budować. No i ładnie, ładnie. Chcę położymy jeszcze inną ławeczkę. Tak zrobię. Czekaj, tylko gdzie są te pale pozostałe? Tu jedna. Tu gdzieś powinna być druga, nie? Gdzie druga sztuka? Gdzie druga sztuka? Tylko trzy? Nie gadajcie. No dobra, jak wolicie. Okej. Chyba, że mi się znajdzie gdzieś. Czekaj, coś tam jest. Aha, pal. Fajnie, że te... Tu się znajdował jeszcze coś takiego. Dobra. No i ładnie. No i się rozbudowujemy coraz lepiej. A to dla nas na plus. A tu! Nie ma ucieczki do wody, nie ma. Nie ma, dobra. I tu sobie teraz tak. Napijemy się jeszcze alkoholu. A, coś nie pyka. Aha. Coś się zwiesiła wytrzymałość. To mi się nie podoba. Czekaj, teraz tu przez te drzwi. Ale ładnie, ładnie. Za chwilę... Nie, teraz to powinniśmy już zrobić pod kątem prostym, żeby utworzyć... O! I tutaj dotąd mniej więcej, żeby ta ściana była... Nie chcę, żeby to był jakiś mega wielki obóz. Po prostu taka mini osada, no. Żeby po prostu jakoś się dało w ogóle żyć. Dobra, tu będzie ławeczka. Zrobimy sobie ją jeszcze. Tylko zaraz, pod jakim kątem? Żeby nie zdupić. O, i tu będzie. Ale ja chcę... Aha. Coś się stało. O. Ale nie, te ławki są jednak zbugowane w cholerę. Ale dobra, nieważne jak siedzimy, ważne, że mamy jakieś widoki i o to chodzi, dobra. I git, mamy te dwie ławeczki, tak trochę dziwnie, szkoda, że nie mogę tej ławki zniszczyć. Aha, teraz trzeba będzie zjeść coś, to trzeba coś upiec.
Pobieczemy sobie tak też. A króliczka zjem. Tak, też czemuś się spaść. Naprawdę przyjemnie. Cholera. A ile tego drewna? Tu 31 sztuk drewna. Może byśmy sobie to zbudowali i 60 patyków. Nie, ja sobie to muszę zbudować, bo to będzie akurat nowość do tej gry, tylko teraz jak, kurde. A, tu nie położymy, bo są te drzewa. No tu to tym bardziej nie, no. Nie da rady. To nie przejdzie. No, muszę w takim miejscu, gdzie to będzie się dało w ogóle jakoś to, nie wiem, położyć. Przede wszystkim położyć, bo ja chcę to tak położyć, żeby to jakoś równo było. Równomiernie. Bez takich większych problemów. Ty, na wodzie byłoby to można położyć. Dlaczego by nie? Tylko najlepiej na jakiejś skale, takiej konkretnej. I to nawet nie byłoby głupie. Bo teraz skoczyć do tej skały. Nie. Jednak chyba to nie wypali. Dobra, to zacznijmy. Aha, trzeba to teraz jakoś obrócić. No to musi jakoś, wiecie, z konkretnej strony to wyglądać. No nie, jak tak to położymy, to będzie bez sensu całkowicie. A tu położymy. Ty no, ale królik mi się już chyba spalił. Czekaj, gdzie on jest? No szkurde, spaliło mi się żarcie. W dupie jem batona. Jestem hardcorem. I jeszcze jednego tutaj skina sobie nałożymy. Dobra, będzie tutaj. No trudno, że na wodzie, ale będzie. Dobra, trzeba więcej badylina zbierać. Chyba nie będzie dla nas problem w ogóle. Mam nadzieję przynajmniej. Nazbierać patyków. Się nam noc robi. Dobra, o, teraz nam się przyda właśnie taka latarynka, która mi pomoże w ułatwieniu znajdowania takich przedmiotów. O, nocka się już robi. To chyba można się przespać teraz. Najpierw zapisać, potem się przespać. Kurde, przeskocz. Przeskocz. Dlaczego mi tego kamienia podniosłeś? Kurde. Nie wiem, na co ja to zapisałem, ale najpierw mogłem się pójść przespać. Dobra, teraz tak. Nunu. Znaczy Lulu. I teraz zapisać. I git. Dobra. Dobra, więcej patyków. Z patykami to w życiu nie będzie żadnego problemu. Tylko właśnie gorzej z drzewami, bo trzeba będzie je ścinać. Najwyżej będziemy kontynuować jej budowę w następnym odcinku. Gdzieś tam, nie wiem, w piątek, bo w tygodniu, jak wiecie, za bardzo nie mogę mieć czasu na takie nagrywanie Deforesta. Kiedy mogę, to zawsze robić w weekend. Okej, dobra. I już mam wrażenie, że coś trochę spieprzyłem. Chyba, że... Zobaczymy, jak to w ogóle przejdzie. Jak to w ogóle wynik końcowy tej budowy zaistnieje. Jeśli wyjdzie całkiem ciekawie, to zostawimy. Jak do dupy, no to nie ma sensu tutaj przebywać. Dobra, więcej badyli. Respią się chyba. Ty, to nawet nie trzeba... Kurde! Zjadłem to gówno. I tak to właśnie jest. Dobra. Aha, jeszcze 23 sztuki. To przynajmniej dobrze, że mi to pisze. Ja jeszcze jestem przytomny w miarę. Dobra, badyle. Szukać badyli. Nie chcę tego syfu. Wam mi z tym. O, grzybki. Alucynki można zjeść. Zniszcz. Czemu nie mogę. Aha,
Kurde, 300 razy klikam w to, żeby uderzało. A on w ogóle nic, nie reaguje. Idiota. No, coś się dziwić, syna stracił, to teraz pewnie matkę też straci. Jak dostanie zawału i się dowie, że jest na wyspie bezludnej, gdzie kurde kanibale go chcą zjeść. To się nie dziwić. Dobra, więcej patyków dawać mi. Więcej grzybków, kurde, no normalnie zaraz będziemy na haju i to na ostrym. Dobra, 10 patyków. Można teraz pójść i to przebudować. No, położymy te patyki. I po prostu sobie skończymy odcinek. W kolejnym odcinku będziemy kontynuować budowę. Albo nie wiem, może jeszcze damy radę, nie wiem. To zależy tylko właśnie ode mnie. Ale patrzcie, tu patyki się respią. I to jest też jakieś chore. I według mnie no to powinni zlikwidować, bo to jest w ogóle bez sensu. Przecież te patyki to się powinno niszczyć najpierw, żeby je jakoś rozdzielić, a nie kurde, żeby się one respiły. No to jest zbyt duże ułatwienie w grze. I to jest właśnie z mojej strony kolejny minus z tej gry. Ale który naprawią oczywiście, więc no tu nie ma o czym dyskutować. Jak naprawią, to naprawią, a jak tego nie zrobią, to to w sumie to jest ich problem, bo to oni tworzą grę, a my w nią gramy, żeby tylko po prostu wyrażać opinię i ewentualnie szukać jakby nowych sposobów na polepszenie jakości gry. Myślałem, że znalazłem tego Flargana, ale nie, jednak nie. Dobra, mamy już te 3 sztuki patyków. Git. Ogólnie to jest ciąg dalszy jakby takiej budowy. Dobra, mamy wszystkich 60 sztuk patyków. Teraz przydałoby się... Aha, 21 sztuk. A to może w sumie jeszcze narąbiemy. O! Już chyba na dzień dobry chcą mnie zaatakować. To chodź, chodź, to cipko. No chodź, 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 chodź. Kolacja dla ciebie przyszykowana. Chcesz? Zapraszam. Chodź no tu. Ale drzwiami grzeczniej. Kultury ci nie uczyli? Bo w Polsce to chyba ci nigdy nie nauczą. Z takim wyglądem. Chodź no tu. Co ty go piszczyć umiesz? Chodź tu. Grzecznie nie chcemy? Dobra, czyli kurde chcemy chyba... O. Już do drzewa spierdoliła gówniara. Ja ci patrz jaki kurwa Spiderman. Jeszcze kurde uciekać śmie. Chodź no tu, ja cię najpierw tu zaciukam. Jaka skoczna jędza. Ty kurde, co uciekasz? Chodź tu walczyć. Na śmierć i życie. Kurwa, gdzie ona jest? Ty patrz, ta wyjątkowo stawia opór. Dobra. Ty patrz jaka waleczna. O kurde. Ty trudna pani kanibal. No proszę. Gdzie chcecie bawić? Czekaj, wezmę sobie medykamenty. Ty kurwo. Użyłaś mnie. No. Tyle walczyła, co kurde urodziła. No i skończyła. I skończyła swój poród przy odkrawaniu części ciała. No. Proste i logiczne. Chyba nielogiczne, ale okej. Okay. Dobra. Dobra. Pani kanibal ubita. Żeby jeszcze utrudnić sobie ich sytuację, to sobie zrobimy z tego... Czekaj, zrobimy sobie z niej... Mamy w ogóle głowę? Sobie tu postawimy. Czemu to takie małe? Nic nie ogarniam. O! To będzie nasza skrzyneczka pocztowa, tak. To będzie nasza skrzyneczka pocztowa, tylko teraz muszę ją jakoś położyć. Obrócić ją tak, żeby kurde była odwrócona w stronę face to face. Jebut. Dobrze położona, nie? I mamy skrzyneczkę pocztową, proszę bardzo, jeszcze się będzie palić. Pal się, madafako, dobrze. Żeby się tylko to drzewo nie spaliło. Się nie spali, wątpię. No i mam już skrzyneczkę pocztową. Teraz tylko każdy kanibal, który tu podejdzie, to
Co kurde, to już trujące. No bez jaj. Dobra, wiecie co, może teraz tu narobimy trochę tego drzewa. Żeby był jakiś kurde wyjątek, bo tam nie będziemy wiecznie tych drzew wbić. A tam dalej leży to mięcho, można je wziąć, nie? Lol. Dobra, w dupie. Dobra, trzeba siekać to drzewo. A mamy jakiś inny toporek? Nie, mamy tylko ten. Dobra. To w sumie mniejsze o to. Napijemy się tego. Co? Aha. Dobra, trzeba się żywić tym, co mamy. I ewentualnie potem na jakieś porządne polowanie pójść. Bo jest kiepsko. A nie chcemy, żeby było gorzej. Trzeba jak najprędzej skończyć tą budowę. To drzewo się zawali i dobra, teraz tak, jep, to będzie jedno i drugie. Szybko biegniemy fastem, żeby po prostu jakąś rozpocząć w ogóle budowę. Się w ogóle pali, a w sumie słychać po iskrach. Nawet teraz tu położyć. Myślę, że to jakoś się uda. Choć mam takie pewne. Ała, 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 ała. Kurde, ale mnie to kopie. Strasznie. Czekaj. Teraz się przejdziemy po resztę. Dobra, przynajmniej fajnie, że błyszczą i wiadomo, co można podnieść. Teraz tak. Jep. Jep. Dobra, tak myślę, że jeszcze na oko z 5 drzew zetniemy i to będzie tyle w sumie. A, no bo to 21 sztuk, no to z 5 drzew jeszcze do ścięcia i jest już git. Dobra, no fajnie. Fajnie to wszystko jakoś idzie powoli, ale idzie. Dobra, myślałem, że już wskoczę w końcu na to znowu. Dobra, w końcu. Dobra, teraz sobie to drzewo zetniemy. Akurat najbliżej centrum naszego domu, że już to tak powiem ogólnie. Patrz, tu jeszcze jeden pala. No mówiłem, że coś tu jest nie tak, bo miałem wrażenie, że wypadło z tego drzewa 5 pali. Ale nie, kurde, moja logika oczywiście musi zwieść mnie. O, i ładnie, już mamy tutaj filary, które będą podtrzymywać. Ja nie wiem, jak to nazwać. Zresztą zaraz opiszemy to po skończeniu budowy. Musiałbym sobie to słówko przetłumaczyć. Gazebow. A, ten już padnięty. O, kurde, to kiepsko. O kurde. Już mi się naprawdę spać chce. Wy nie wiecie nawet jak. O, można to zjeść? Ty, to pomaga. Faktycznie. Można również to połączyć. Ale to chyba nie przejdzie. Z liściem tym bardziej. Z jedzeniem to już w ogóle chyba nie da rady. Nie, to nie będzie tak. Nie, nie łudź się. Ale czekajcie, można sobie zrobić bombki. Nie, to nie chyba było tak. No kurde, jak to było? Patrzcie, już zapomniałem. Albo było tak. Tak. Kurde, ja już nie pamiętam, jak się budowało te gówna. Wasza, moja pamięć jest naprawdę tragiczna. Dobra, na razie mam to gdzieś. Trzeba kończyć budowę, bo inaczej w życiu tego nie zrobimy. Dobrze, przynajmniej fajnie, że spadnie w tą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra, cztery. Jest git. Sam raz. Dobra, teraz kolejne stawiamy kroki, jak i nogi. Dobra.
Gdzie te pale? Jest jedno i drugie sobie chciało prawie uciec. Dobra, wiem, że już was pewnie zanudzam po części, ale chcę to skończyć. I jak również odcinek. Bardzo mi na tym zależy, żeby wam pokazać, jak mniej więcej wygląda taki model nowego, jakby takiego mini budynku. Gdzie to jest takie, nie wiem, takie miejsce wypoczynkowe. Taki tarasik. Nie wiem, jak to kurde przetłumaczyć dokładnie. Ja bym już miał konkretne słowo klucz, to już bym po prostu mógł ze swobodą to wypowiedzieć. Tak to po prostu no nie mogę sobie w stanie przypomnieć. Dobra, spada kolejne drzewo w tą stronę, to jeszcze można chyba takie jedno narąbać. O, jak miło. O, jak miło, jak fajnie. A, to chyba teraz więcej tego drzewa by trzasnęło. To nawet miło. Gdzieś było, można to zjeść. A nie, to było to. To świństwo, które miało nas niby tam zatruć. Czekaj, tu jest jedno, tu drugie. Gdzieś jeszcze jakieś pale? Dobra, tu będzie. Tylko wystarczy, że szybko przejdziemy przez te drzwi. Dobra, będziecie mieli ten 35, tam 40 znowu minutowy odcinek. A to się z tym wiąże dłuższe renderowanie filmu. Ale co to dla mnie? Dobra. A, tu jest. Dobrze. Dobra. No i za chwilę to skończymy. I jeszcze taki drzew. No! Jeszcze tak ze dwa razy. I myślę, że jakoś skończymy. Chyba, że jeszcze kanibale nas poszczują. Tak się rozglądam dokładnie i nie wiem, z której strony chcą nas uderzyć. No i nam się batony skończyły. Musimy jakoś przetrwać do końca. Do czasu, kiedy skończymy... kiedy skończymy naszą budowę, te ściany trzeba będzie jakoś już skończyć, tak żeby po prostu już do tego nie wracać, żeby po prostu, żebyśmy mogli w końcu z zadowoleniem i przyjemnością powiedzieć, że skończyliśmy naszą budowę obozu. Dobra. Tu jeszcze raz trzeba będzie ścięć takie drzewo. Kurde, jakie ścinki. I co to za spadki? Kurde. I co się dzieje? I poważnie. Takie spadki mam teraz. Dobra. No co jest, kurde, no. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się to. Dobra. Teraz jeszcze... Co się dzieje, no? Zaraz tam kogoś chyba uduszę. Za te lagi. Dobra, ostatnie drzewo. No kurde, kto mnie pinguje? A, się dowiemy. Skończymy rąbać to drzewo i skończymy odcinek. Dobra. Miejmy już to za sobą. Ostatnie powinny tam pale wypaść. No, żeby tak ze trzy przynajmniej, albo cztery niech będzie. Teraz sobie postanowiło drzewo, bo taka natura jest brutalna, że sobie spadnie w przeciwną stronę. Okej, dobra. Też tak zrobię, że kurde się nie posłucham i nie pójdę spać. Zobaczymy, kto wygra. Martwe drzewo czy żywy człowiek? Dobra, teraz tak. To sobie może zostać. Teraz położymy to i w tej chwili zakończymy odcinek. I o, zmęczeni, badunc. Jak to nawet nieźle wygląda, tylko tak, pod wodą to tak trochę kijowo wygląda. I trochę może nieco spieprzyliśmy sprawy. O kurde. A z daleka jak to wygląda? Trochę zjebanie, tak. Ale trudno, chciałem tylko zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Nie zrobiłem to po to, żebyśmy sobie mogli, nie wiem, na przykład. A dałoby radę się wspiąć? Ty. I sobie mogę tak patrolować.
I z takiej wysokości ja mogę patrolować. Czyli dałoby radę jeszcze coś takiego gównianego położyć? Nie wiem, takie o, chyba już mi coś nawet do głowy przychodzi. O, to na przykład położyć, tylko aha, to nie chce nam się położyć na górze, tylko na dole. No nie, to sobie musimy odpuścić. Tu skończył odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli Wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No, będziecie mieli podobną długość odcinka, no może nieco o 5 minut krótszą, może tam 4, nie wiem. Ale tak czy inaczej, dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie, yo.